Na terenie powiatu kościońskiego działają prowadzone przez władze powiatu dwa domy pomocy społecznej w Jarogniwicach i Mościszkach. W trudnych czasach nie zostały pozostawione same. Domy pomocy są najwrażliwszymi miejscami, w których może dojść do zakażenia koronawirusem. By temu zapobiec, w DPS-ach wprowadzono ścisłe zasady, zawieszono odwiedziny, a wszyscy pracownicy zostali przebadani na koronawirusa i wszyscy są zdrowi. Starostwo powiatowe w Kościanie wsparło DPS-y środkami ochrony osobistej, takimi jak maseczki, kombinę zony czy płyny do dezynfekcji o łącznej wartości prawie 9 tysięcy złotych. Wsparcia rzeczowego placówkom udzielił również Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego. Każdy z domów otrzymał wsparcie od Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Ponadto DPS w Mościszkach otrzymał maseczki od gminy Krzywień, a DPS w Jarogniewicach od gminy Czempiń. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kościanie przekazała każdej placówce przy Ubice. Domy spotkały się także z życzli Osób prywatnych oraz lokalnych firm i instytucji, a także parafii i osób prywatnych mieszkańców powiatu. Do DPS-ów trafiły także maseczki uszyte przez kościenianki. Babcia, córka i wnuczka zachęciły swoich przyjaciół do wsparcia akcji szyj-maseczki razem z nami. Zrzutki wśród znajomych uszyły maseczki, zakupiły rękawiczki i płyny, które już trafiły do mościszek i Jarogniewic. DPS-y z Powiatu Kościańskiego znalazły się także na ogólnopolskiej platformie Wsparcie dla szpitala. To internetowa forma kontaktu między szpitalami, domami pomocy społecznej, koordynatorami i darczyńcami. Szpitale i DPS-y na bieżąco uzupełniają listę swoich potrzeb. Pierwsze dary już trafiły do Domu Pomocy Społecznej w Wiorogniwicach. Koordynatorem wyznaczonym przez Starostwo Powiatowe w Kościanie jest Beata Ratajczak z Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych, z którą można kontaktować się pod numerem telefonu 65 512. 7433 33 wewnętrzny 28. Chęć pomocy szpitalowi i domom pomocy społecznej można zgłaszać także w biurze promocji starostwa.